Czy zastanawialiście się, dlaczego tak wiele osób uważa, że koronawirus w ogóle nie istnieje i wierzy w teorię spiskową, która mówi, że tak naprawdę koronawirus został stworzony przez rząd i nie ma żadnej choroby na świecie? To jest jeden wielki spisek wszystkich państw po to, żeby jeszcze bardziej nas kontrolować i nami rządzić? Gdy pojawia się panika, zagrożenie, to często pojawia się taka faza wyparcia i ludzie za wszelką cenę próbują wyprzeć tą informację ze swojej rzeczywistości, świadomości i podświadomości i znajdują wiele różnych potwierdzeń swojej tezy. I jakby próbują w jakiś taki logiczny sposób to sobie wytłumaczyć. Otaczają się ludźmi, którzy myślą w podobny sposób. Będą robić wszystko, żeby tylko wyprzeć tą informację właśnie na różne sposoby. I gdy pojawia się zagrożenie, to w naszej ludzkiej naturze odpala się złość i agresja. Takie naturalne instynkty, które pozwoliły nam wytrwać przez setki tysięcy lat. Dlatego na przykład osoby teraz tak krzywo na siebie patrzą, bo każdy widzi zagrożenie w drugiej osobie. Dlatego właśnie ludzie biją się o papier toaletowy i przypychają w kolejce do poczty. I to jest teraz taki czas, gdzie my wszyscy musimy zapierdzielać tak mocno, jak nigdy w życiu nie zapierdzielaliśmy. Teraz jakby mnie nie stać na to, żebym ja się mógł opierdzielać. Nie stać mnie na to. Teraz jest czas, gdzie musimy zrobić jak największy progres. Tak, w drugą stronę. Wszyscy mówią, że gospodarka upada i jest największy regres, ale ty musisz to wykorzystać jako dźwignię, która będzie ciebie ciągnęła do góry. Teraz ty musisz przejąć pozycję lidera i szybko reagować. I owszem, dużo firm upadnie, ale jednocześnie tworząc przestrzeń na nowe biznesy. I wtedy wchodzisz ty i klienci wykładają z kieszeni kartę kredytową i ci płacą. Wiele osób będzie też wpadało w taką postawę ofiary, to znaczy będzie uważało, że cały świat jest przeciwko nim, wszystko jest na przekór i oni są ofiarą, oni nie mają na nic wpływu. Tożsamość ofiary to jest tak naprawdę taki sposób radzenia sobie z tym całym kryzysem, stresem, z tym zagrożeniem. Tylko trzeba zrozumieć, że nie mamy wpływu na przeszłość. Jakby ta postawa ofiary będzie dotykać wiele osób i największym problemem jest to, aby jak najszybciej z tego etapu wyjść. Bo im dłużej będziemy w tej postawie, tym trudniej nam będzie później z niej wyjść. Pamiętaj, że za każdym razem, gdy coś tracisz, to jednocześnie coś zyskujesz. Szczególnie, gdy wyciągasz wnioski z problemów, które jakby ciebie napotykają. Pamiętaj, że jakby ta porażka jest tylko porażką w momencie, gdy ty nie wyciągniesz wniosków i będziesz się nad tym użalał. A jest lekcją, jeśli rzeczywiście wyciągniesz lekcję i po prostu pójdziesz dalej, nie będziesz się już tym przejmować. Ta sytuacja, która się dzieje, pozwoli nam przewartościować wiele rzeczy w naszym życiu i dojdziemy do wniosku, że te wszystkie problemy, które mieliśmy wcześniej, tak naprawdę teraz nie mają zupełnie znaczenia i te wszystkie takie dobra materialne, za którymi goniliśmy, no to one w obliczu tej całej epidemii, tego co się teraz dzieje, jakie mają znaczenie? Skoro jeśli nie będziesz zdrowy i zachorujesz, to nie będziesz mógł albo mogła się nimi cieszyć. W takich sytuacjach zaczynamy naprawdę dostrzegać, co jest istotne. Możemy stracić całe pieniądze, ale jeśli mamy siebie, naszą głowę w garści, to tak naprawdę nic nam nie grozi. No bo tego mindsetu nikt się nie jest w stanie zabrać. Pamiętaj, rzeczy przytrafiają się dla nas, a nie nam.